panelale kupują. Która najładniejsza, ta czy ta, która będzie dobra albo zła. Mala bana la 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 la, mala bana la 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 la, mala bana la 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 la. Karin Stanek, 40 lat temu i dziś u nas w studio. Witamy cię serdecznie. Przyjemność po mojej stronie. Jestem wzruszona, że siebie znów widziałam. Ależ ty byłaś niesamowita. Słuchaj, od tego się zaczęło. Wtedy pamiętam, gdy ludzie na koncertach siedzieli karnie w swoich siedzeniach, ty nagle spowodowałaś, że oszaleli. Fruwały marynary, że tłumy falowały, że tańczyłaś tak nieprawdopodobnie, że podobno kiedyś we Lwowie nawet odwołano twój koncert, ponieważ byłaś zbyt dynamiczna na scenie. Posądzano, że jak to było? Tak, musieliśmy trasę odmówić. Mhm. Byłam za dzika, to im się nie spodobało, to znaczy publiczność mnie zaakceptowała, tylko policja nie poradziła sobie i koncert został odwołany. Powiedzieli, że ta mała tutaj nie może występować u nas. Publiczność zawsze cię akceptowała, a krytycy to różnie, aż Stefan Kisielewski musiał cię wziąć w obronę, prawda? Powiedział, że Karin Stanek jest osobą tak charakterystyczną i tak fantastyczną, że wara od Karin, nie trzeba jej zmieniać, ma zostać taka jak jest. Dziwne jest to, że im bardziej mnie krytykowano, tym bardziej mnie publiczność kochała i chciała mnie słuchać. Zawsze miałaś dwa warkoczyki, zawsze gitarę, białą właśnie bluzkę, tak jak dzisiaj, tak, czarne spodnie. No tak, śpiewałaś, biała bluzka, czarne spodnie, tak jest modnie i wygodnie. Tak, tak jest. A, to była taka piosenka. Pisano piosenki pod mój styl ubioru. Właśnie, co to była za piosenka? To było Tato, kup mi... Ojej. Tato, kup mi dżinsy, spodnie, tato, będzie mi wygodnie. Tato, wszyscy mają dżinsy, kupię mi! No dobrze, córeczko. Włos troszkę zarościoły, ale... Córeczko, kupię ci na pewno, tylko powiedz, w jakim kolorze mają być. Dżinsy? W błękitnym. Ja kocham dżinsy do dnia dzisiejszego, znów w dżinsach jestem. Nie mogę się rozstać z dżinsami. W takim razie przyjrzę się do Hanoweru. Słuchaj, to w takim razie mam do ciebie zagadkę, bo w tym programie są różne zagadki. Co to za zagadka? Co to za piosenka? Tytuł piosenki? Chłopiec z gitarą. Świetnie. Byłby dla mnie parą. Dostaniesz parę dżinsów w takim razie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, tak. Też wspaniała piosenka, ale nie pozwolono mi zaśpiewać najpiękniejszy tekst, jaki został napisany. Gdy mi się breza oświadczy lub dygat, to z góry im powiem, że zbędna fatyga. I nic nie wskóra sam putrament, choć znany mi z pism jego temperament. To brawo. Mamy dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę, słuchaj, w archiwach znaleźliśmy. To było z STS-u, kiedy w Polsce rodził się Big Beat. Posłuchaj, to jest fragment o tobie. Popatrz. La, 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 la. Panował wtedy w Polsce, a Karin była wielką gwiazdą. Zagadka, proszę Państwa. Proszę podać nazwisko przynajmniej jednej osoby z tych dwóch śpiewających o Karin Stanek. Ale Karin, nie podpowiadaj. Dobrze? To jest nasza zagadka. Nazwisko przynajmniej jednego wykonawcy tej piosenki o Karin Stanek. A mieszkasz w Niemczech, a w Polsce nie zamieszkałabyś z powrotem? Musiałam przyjechać, bo nie mogłam wytrzymać. Tak kocham proszę. Polskę, moich wielbicieli. W ogóle nie wyobrażam sobie w Niemczech na stałe zostać. Staram się po prostu polską piosenkę popularyzować. Wiem o tym, że Polacy nie gęsi, swój język mają. Jestem dumna, że w programach międzynarodowych mam tę możliwość
prezentowania zawsze jakiegoś polskiego utworu. I publiczność niemiecka przyjmuje to bardzo pozytywnie. I dumna jestem z tego, bo to jest program międzynarodowy. Wiesz, że byłaś prekursorem takiego specjalnego kroku, który powodował, że właściwie przesuwałaś się, płynęłaś po estradzie. No tak, ja nigdy nie wiem, co robię na estradzie. Wpadam po prostu w szał, ale to też uzależnione jest od utworu. Jak mam utwór Chłopiec z gitarą, to muszę stać i się męczę. Ale jak mam taki utwór jak Tutti Frutti czy... Jimmy Joe na przykład. To teraz Jimmy Joe, Autostop, takie utwory, wtedy wpadam w szał i muszę tańczyć. Przestaję śpiewać i zaczynam tańczyć. No to teraz zobaczymy, jak Karin wpada w szał w takim razie. Jimmy Joe będzie przed laty. Ja kocham ciebie, o Jimmy Joe, ty o tym wiesz. Nie szukaj żadnych gwiazd na niebie i pomyśl o mnie, albo nie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie, nie zdoła ogień ani mieć. Powstrzymasz myśli moich biegów, bo ja wciąż kocham, kocham, więc nie wiem. O Jimmy, 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 Jimmy Joe, tak mi nie chce, ciąga drękę mnie. O Jimmy, 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 Jimmy Joe, ciągle o nim nie. Stanek, Jimmy Joe i pomyśleć, że ona chciała grać w piłkę nożną. Jak to dobrze, że nie została zawodową piłkarzem. Proszę Państwa, teraz lat